Dzień dobry panie Bartłomieju. Jak droga, gdziekolwiek pan jedzie? Cześć, ja nazywam się Bartek Muczyński i właśnie wybieram się w krótką podróż służbową. Umówiłem się na taką, może nie dłuższą, ale rozmowę z panem Mateuszem Fursem i będziemy rozmawiać, i tu niespodzianka, o hydroizolacjach. Zapraszam. Pracuje pan w firmie Remers, jest pan menedżerem produktu do spraw hydroizolacji. Jakby mógł pan powiedzieć w paru słowach o sobie, czym się pan zajmuje, w ogóle dlaczego taka praca? Zostanie inżynierem budownictwa to był trochę przypadek, ponieważ jak kończyłem liceum, to wtedy mi się akurat marzyła kariera geodety. Niestety tak się stało, że nie udało mi się dostać na wymarzony kierunek. Trafiłem na kierunek w cudzysłowie awaryjny, czyli na budownictwo na Politechnice Łódzkiej, ale z perspektywy czasu uważam, że dobrze się stało. Mówię też o sobie czasami, że jestem absolwentem dwóch politechnik, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałem, studia magisterskie skończyłem w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, natomiast w zeszłym roku obroniłem doktorat na temat, mi się też będziemy rozmawiać, czyli hydroizolacji poziomych. A ta druga politechnika to gdzie? W Poznaniu. A, w Poznaniu. W 2005 roku trafiłem do pierwszej firmy, która była związana stricte z materiałami budowlanymi, z chemią budowlaną. I tak się jakoś złożyło, że no, byłem wtedy takim jeszcze młodym, nieopierzonym, chciałoby się powiedzieć ładnie, a ładniej byśmy powiedzieli nieukształtowanym inżynierem. Natomiast tam, jak trafiłem do chemii budowlanej, z tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam w tym dużym pojemnym worku o nazwie chemia budowlana się znajdują, te hydroizolacje jakoś od początku tak, no mówiąc wprost, podpasowały mi, tak? To było coś, co mnie po prostu, mówię, jakby młodzież powiedziała, kręciło. Temat mojego doktoratu był z nimi związany, no a od ponad 5 lat zajmuję się praktycznie tylko tym, bo tak jak już wspomnieliśmy na początku, piastuję stanowisko produkt menadżera do spraw hydroizolacji. Muszę tylko powiedzieć, że nasze drogi, zupełnie żeśmy się nie znali, są co ciekawe dosyć podobne. Ja skończyłem też taki, bym powiedział, kierunek ratunkowy i zupełnie nie jest związany z budownictwem ani z betonem, bo ja skończyłem SGGW, ale uwaga, uwaga, technologię drewna. Pracowałem od razu po studiach, dostałem świetną, jak wtedy można powiedzieć, w 2007 roku pracę w firmie DLH Poland, to jest firma, która sprowadza, handluje drewnem i produktami drewnopochodnymi. I wtedy pierwszy raz spotkałem się z marką Remers, bo sprzedawałem do desek tarasowych olej firmy Remers do smarowania i malowania i zabezpieczania tychże desek tarasowych. I sprzedawaliśmy tego dosyć dużo. Nawet dostałem jakiś prezent po którymś tam roku. Bardzo mile wspominam, bo wtedy też byłem taki właśnie nieopierzony, czyli nieukształtowany. A tu nagle taka fajna, miła niespodzianka. I to było moje jakby pierwsze spotkanie z firmą Remers. Jeżeli chodzi o szeroko rozumianą ochronę, to firma Remers, firma, w której pracuję, może się pochwalić naprawdę, naprawdę szerokim portfolio. Nawet abstrahując trochę od tego, że jest właśnie dział ochrony drewna, tak, to nawet sam dział ochrony budowli no, ma szeroką ofertę, bo przecież nie tylko hydroizolacja, ale też bardzo szeroka gama produktów związana z renowacją nie tylko budynków zabytkowych. Ja pana zaprosiłem, ponieważ na przestrzeni dosyć krótkiego czasu na LinkedIn znalazłem dwa chyba pana posty, które traktowały o odbudowie właśnie izolacji pionowej budynków remontowanych i chodziło o poprawność wykonania tychże izolacji pionowych i pomyślałem sobie, że po prostu grzech pana nie zaprosić, bo jest pan specem w te klocki. A ja z kolei mam taki produkt u siebie w sklepie, który nazywa się Konsultacje Online i on już jest pewnie ze 2 lata dostępny i ludzie, którzy kupują te konsultacje u mnie, w zasadzie takim motywem przewodnim tych wszystkich rozmów, a zdecydowanej większości, pewnie z 90%, to jest właśnie izolacja pionowa, izolacja pozioma, współpraca tych izolacji. I takie pytanie, dlaczego mam wodę pod posadzką na chudziaku w strefie z styropianu, ale już wewnątrz budynku? I dlaczego ten tynk jest zawilgocony od wewnątrz budynku? Przecież miało być sucho. Pytanie pierwsze, czy w ogóle zauważył pan, że to jest temat, że to jest dosyć często powtarzający się jakby problem i wyzwanie
ludzi, którzy albo sami budują domy, albo właśnie, albo niedawno kupili dom od dewelopera i mają tego typu przykrość w postaci zawilgoconych ścian działowych i zewnętrznych. Ja już się wielokrotnie spotkałem z tym, że tam hydroizolacja czymś czarnym się pomaluje i będzie dobrze. Nie? Ja używam słowa czarnidło. Natomiast kwestia jest zawsze doboru materiału, rozwiązania do obciążenia wodą. Natomiast też trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o hydroizolację, to w cudzysłowie ich przekleństwem jest to, że są to roboty zanikające. Nie widzimy tego, co się dzieje pod powierzchnią terenu. Chciałbym się powiedzieć, że czasami ci zwykli użytkownicy, tak, domów, którzy niekoniecznie na przykład uczestniczyli w procesie budowlanym, kupili mieszkanie od dewelopera. Oni mogą wręcz nie wiedzieć, że tam w gruncie jakaś hydroizolacja jest i że ona jest potrzebna. Natomiast to, że jest potrzebna, chciałoby się powiedzieć, że jest oczywiste, kolejne przekleństwo hydroizolacji, że ona w stosunku do kosztów całego budynku jest relatywnie niedroga. O ile zrobimy tą hydroizolację naprawdę porządnie, tak? Od A do Z, tak żeby wszystko współgrało, była ta pełna ochrona zapewniona, to podejrzewam, że część udziału w kosztach całego wzniesienia całego budynku zamknie się w góra 2% wydatków. Natomiast jeżeli coś pójdzie nie tak, koszt usunięcia szkód i naprawy może być nawet 1000-2000 razy większy niż wykonania prawidłowo tej hydroizolacji od początku. Inna kwestia jest taka, że w przypadku hydroizolacji niestety nie rozróżniamy stanów pośrednich. Hydroizolacja jest albo skuteczna, albo nieskuteczna. Tak? Woda ma też niestety to do siebie, że znajdzie każdą, że tak powiem, nieszczelność, a jak już znajdzie, to niekoniecznie będzie od razu widać. No to w takim razie, jak to jest, że to jest tylko 2%, czy w okolicach 2%, niewiele, produkty są dostępne, wystarczy tylko brać, aplikować i żyć spokojnie. To osoba, która projektuje budynek, która wykonuje projekt, siłą rzeczy, pewnie musi mieć wiedzę ogólną, ale siłą rzeczy i rozległą też. Siłą rzeczy taka osoba, która ma bardzo szeroką wiedzę w wielu dziedzinach, nie będzie miała pełnej we wszystkich. Więc należy, mówiąc kolokwialnie, zaprząc do projektowania ludzi, którzy są specjalistami w poszczególnych dziedzinach. Tak anegdotycznie trochę opowiem. Już kilka lat temu rozmawiałem z moim kolegą, który oprócz tego, że znamy się prywatnie, też jest inżynierem budownictwa. On pracuje dokładnie jako kierownik na budowie. I kiedyś mi powiedział coś takiego: Bartek, ja tam śledzę cię, ty tam opowiadasz o tych hydroizolacjach, ale sytuacja jest czasami taka, że ja dostaję budżet na wykonanie jakiegoś budynku na metr kwadratowy dosłownie kilka złotych w kosztorysie. Więc jak ja mam cokolwiek zrobić, niż zastosować cokolwiek innego niż to przysłowiowe czernidło? Czernidło, I to się troszeczkę tutaj zaczyna, że... Ale to już jest element błędnego koła, bo projektant, nie mając może do końca wiedzy, albo też jest ciśnięty z kolei przez inwestora, który zamawia ten projekt, i już tam jest jakby jakieś wskazówki, gdzie można przyoszczędzić, bo tego nie widać. Już wpisuje w projekt to przysłowiowe czarnidło, żeby nie podać tutaj nazwy na literę D, jak dysperbit, nie? I faktycznie kierownik budowy i jego kolega, kierownik kontraktu, możliwe, że mają trochę związane ręce, a jeszcze chcą zrealizować budowę w budżecie, a może nawet poniżej budżetu, żeby otrzymać jakąś prowizję od dobrego wykonywania swoich obowiązków, więc jeszcze próbują trochę przeoszczędzić i tak to się toczy. Niestety tak to może wyglądać, a ja też osobiście spotkałem się z sytuacjami, że projekt wykonany był prawidłowo. Architekt przyłożył się, zaprojektował hydroizolację odpowiednią do warunków gruntowo-wodnych, ale inwestor stwierdził, że to przecież nie potrzeba hydroizolacji, przecież tu nie ma wody. I to jest takie troszeczkę kolejne przekleństwo, stwierdzenie: tu nie ma wody. Ja zawsze w takiej sytuacji... Słyszałem już kiedyś to zdanie. Tak, ja w takiej sytuacji zawsze podaję przykład piaskownicy. Dało się panu, pani, tobie nie dokopać kiedykolwiek do mokrego piasku. On tam jest zawsze. Tak. Nawet jak długo nie pada, jak jest bardzo ciepłe lato,
jest gruba warstwa tego tak zwanego suchego piasku, który wiadomo do babek się nie nadaje, trzeba go jak najszybciej usunąć. Trzeba się dokopać do mokrego, on jest tam zawsze. A piasek, piasek ten piaskownicowy, no może tutaj już nie chcę wchodzić w bardzo nomenklaturę, różnie mogą zaklasyfikować, czy grunt dobrze, czy słabo przepuszczalny, ale raczej jako dobrze przepuszczalny, a ten piasek tam jest. I te, a woda w gruncie, ta, którą większość ludzi rozumie, że to ten poziom lustra, to do tej piaskownicy to ma zawsze tam pewnie z kilka metrów, tak? A ta woda jest zawsze, bo woda po prostu w gruncie jest. Nawet jeżeli nie w postaci tej wody wolnej czy zaskórnej, to zawsze jest w postaci tej wody, która gdzieś tam sobie kapilarnie jest związana między tymi ziarnami gruntu. Ona tam jest i ona również może wnikać w budynek. Żeby dała o sobie znać w sposób niekorzystny. Tak, dokładnie. To się pewnie nie wydarzy po roku w takiej sytuacji, ale po kilku latach temat wyjdzie i niestety zwykle już jest to taka sytuacja, że jest już ciężko, tak? Ja przeczytam panu jedno pytanie, które dosyć często pojawia się podczas moich konsultacji. Miało być szybko, miało być w miarę tanio, więc może któraś izolacja nie będzie konieczna. Któraś, czyli albo izolacja pionowa, albo izolacja pozioma tych naszych ścian fundamentowych. Tutaj chciałbym się przywołać coś, co ja nazywam definicją hydroizolacji. Po pierwsze, tam jest napisane, że hydroizolacja musi być stanowić układ ciągły, czyli całkowicie oddzielający budynek od wody lub pary wodnej. Poza tym mówi o tym, że hydroizolacja przyziemia musi całkowicie być związana z podłożem. Tutaj jest kwestia chociażby tego, właśnie tej wspomnianej wcześniej migracji hydroizolacji w materiałach, jeżeli już się do nich dostanie. Jeżeli ta hydroizolacja będzie przylegać ściśle do podłoża, jest dużo mniejsze ryzyko, że będzie sobie po prostu migrować między hydroizolacją a na przykład ścianą czy jakimś innym elementem budynku. I trzeci z takich punktów, który de facto jest związany z pierwszym, to jest to, że poszczególne hydroizolacje, czyli na przykład pionowa i pozioma, powinny być ze sobą w sposób ciągły i prawidłowy połączone. Jakiś czas temu mówiłem takie porównanie, że hydroizolacja to jest jak takie buty budynku. Jeżeli ten budynek stoi w wodzie, a stoi, nieważne, czy to będzie woda w postaci płynnej, czy po prostu mokry grunt, to jeżeli my byśmy chcieli mieć buty, a wiemy, że będziemy stać mokrym, no to chcielibyśmy mieć te buty nieprzemakalne. Więc wiadomo, że wyobraźmy sobie kalosza, tak? Najlepszy przykład buta nieprzemakalnego o prostej w zasadzie konstrukcji. Ten but musi mieć nieprzemakalną podeszwę oraz, no tutaj nie popiszę się znajomością budowy buta, ale to te wszystkie elementy, które są dookoła nogi, ale nie od spodu, prawda? Też powinny być z materiału nieprzemakalnego oraz te elementy poszczególne muszą być ze sobą w sposób szczelny połączone. Czyli jeżeli będziemy mieli buta, który będzie z materiału przemakalnego, to woda nam szybko, noga również szybko będzie mokra. Natomiast jeżeli będziemy mieli but z materiałów w pełni nieprzepuszczalnych wody, ale trafi nam się jakakolwiek, nawet najmniejsza nieszczelność, to cząsteczka wody jest bardzo mała i znajdzie sobie naprawdę w każdą dziurę się wepchnie. Także nawet ten but z materiałów w pełni nieprzepuszczalnych wody, jeżeli będzie jakakolwiek nieciągłość, nazwijmy to językiem budowlanym, no po prostu nie zapewni ochrony. Dosyć często, żeby nie powiedzieć nagminnie, ludzie, którzy dzwonią i którzy mają przysłowiową wodę w piwnicy, tudzież po prostu problemy z nawilgacaniem czy zawilgacaniem, jak tam byśmy tego nie nazwali, ścian, mają ściany fundamentowe z bloczka. Albo jest to bloczek betonowy, albo ten bloczek zalewowy, czyli w zasadzie taka skorupka do wypełnienia betonem. I okazuje się, że jedna chęć przyoszczędzenia na budulcu goni następną chęć przyoszczędzenia na izolacji tego budulca. Potwierdzi pan te moje spostrzeżenia, czy nie? Jeżeli materiał, powiedzmy, spełnia swoje parametry konstrukcyjne, to praktycznie każdy taki materiał jesteśmy na etapie wznoszenia budynku prawidłowo uszczelnić. Zabawa się zaczyna wtedy, kiedy nie mamy prawidłowej hydroizolacji poziomej. No bo o ile przy wznoszonym budynku po prostu zanim wymurujemy ścianę, możemy tę hydroizolację sobie wykonać, to jeżeli już ta ściana stoi, to potrzebna jest jakaś ingerencja.
Są metody mechaniczne, które są z jednej strony skuteczne, ale z drugiej strony mają dużo, że tak powiem, takich obwarowań i czasami wręcz nie są możliwe do zastosowania. Dużo popularniejsze w cudzysłowie są metody iniekcyjne, czyli nawiercania otworów, wprowadzania preparatu, który zmienia parametry muru tak, żeby on nie podciągał wilgoci kapilarnie muru czy ściany, niekoniecznie murowanej, ale najczęściej jest to ściana murowana, bo akurat jeżeli zrobię taką dygresję, jeżeli mowa o tych w miarę nowych ścianach monolitycznych, to w miarę dobry beton rzadko podciąga kapilarnie, wtedy raczej mówimy o jakichś przeciekach miejscowych. Kwestia jest właśnie tego, jaką strukturę ma ten materiał. A jeżeli właśnie mur będzie miał strukturę, nazwijmy to mieszaną, czyli jakieś to będą elementy zalewane betonem, tak, które po prostu układa się, zalewa betonem, czyli mamy trochę takiego materiału, trochę takiego, no wtedy czasami no, zaczyna się, mówiąc kolokwialnie, bardzo kolokwialnie, zabawa, bo to no, trzeba się, że tak powiem, nakombinować i naprawdę napracować, żeby to zrobić dobrze i żeby ta hydroizolacja była skuteczna. Ja muszę powiedzieć, że te ściany murowane, ściany fundamentowe, o ile przez same ściany, czyli znowuż te powierzchnie, da się uszczelnić, nawet jeżeli nie idealnie, to zminimalizować, zmniejszyć te nieszczelności do takich rozmiarów, że ta woda wcieka wolno i mozolnie, ale jednak największy problem jest na łączeniach, na przykład płyty fundamentowej i takiej ściany, albo w drugim sposobie posadowienia ławy fundamentowej i takiej ściany, albo pomiędzy bloczkami gdzieś tam na samym dole, gdzie jest najwyższy poziom wody gruntowej, czyli już jakieś ciśnienie hydrostatyczne, czyli te bloczki zalewowe, o których teraz wspomniałem, na samym dnie są jakoś tak chyba najmniej tam wypełnione tym betonem. Jeżeli nie ma fasety, czyli tego systemu spięcia ławy fundamentowej z pierwszym bloczkiem, no to zaczyna się właśnie ta zabawa, czyli tego naszego połączenia elementów budowy buta, czyli naszej izolacji, szwankuje. Chciałoby się powiedzieć nic nowego. Zawsze tak w życiu jest, że jak to mówi stare pożegadło, diabeł w tych szczegółach. I z hydroizolacjami jest podobnie, że tam powiedzmy te standardowe elementy zwykle nie stwarzają problemu. Najczęściej, jeżeli mamy właśnie problemy z nieszczelnością, to nie przez powiedzmy ścianę, która jest płaska, tak? Jaką by nie miała powierzchnię, to jest płaska. Problemy zwykle są gdzieś tam właśnie w załamaniach, w przejściach instalacyjnych, w połączeniach elementów, zwłaszcza jeżeli elementy z różnych materiałów, czyli mają na przykład różną rozszerzalność cieplną. W związku z tym naprężenia w tym miejscu są dużo większe niż gdziekolwiek indziej. Także to są tak zwane miejsca krytyczne i to rzeczywiście tak jest, że najczęściej w tych miejscach krytycznych są te miejsca nieszczelności. I tutaj można nawiązać do tego rozwiązania tak zwanej białej wanny, czyli konstrukcji. Niby funkcjonują dwie nazwy, wodoszczelna albo wodonieprzepuszczalna. Ja raczej jestem zwolennikiem tej drugiej, bo jakbyśmy weszli troszeczkę nawet w teorię tak zwanego betonu wodonieprzepuszczalnego, to on zawsze trochę wody przepuszcza. Chodzi o to, żeby wpuszczał jej na tyle mało, żeby zdążył ją z drugiej strony, że tak powiem, przepuścić w postaci pary wodnej. Obecnie, jeżeli jest jakakolwiek konstrukcja monolityczna czy nawet prefabrykowana, to dobrze zaprojektowany beton w dzisiejszych, że tak powiem, realiach, on rzadko ma, nawet jeżeli nie jest pod tym kątem projektowany, to rzadko ma klasę wodoprzepuszczalności mniejszą niż te mityczne, chciałoby się powiedzieć, W8. I zwykle te konstrukcje betonowe nie ciekną w strukturze betonu. One ciekną tam, gdzie się zarysują, albo tam, gdzie są wszelkiego rodzaju połączenia, czy to są przerwy technologiczne, czy też właśnie połączenie na przykład płyta denna, ściana, albo przejścia instalacyjne, czy wspomniana przez pana również dylatacja. To są te miejsca krytyczne, gdzie nawet ta konstrukcja, ta hydroizolacja w postaci białej wanny też po prostu lubi w tych miejscach cieknąć i najczęściej właśnie w tych miejscach cieknie.
Podpisuję się pod tym wszystkimi rękami i wszystkimi nogami, nic dodać, nic ująć. Właśnie dokładnie tak jest, jeśli chodzi o te izolacje konstrukcji podziemnych w technologii białej wanny wykonywanej. Naprawiamy je ciągle. W zasadzie teraz cała firma siedzi w Gdyni w takim garażu i go tam, że tak powiem, stawia na nogi, czyli wkładamy buty temu garażowi szczelne. Kilka miejsc i dylatacja, i trochę rys, i trochę styków, i rampą pod kostką wlewa się woda pod posadzkę do wnętrza garażu, także no, można by wymieniać. Ale to jest taka, można by długo o tym mówić, ale to jest kilka punktów i one się wszędzie powtarzają i czasem tylko doskakuje coś nowego, a jak nie, to jest po prostu taka, bym powiedział, klasyka gatunku w tych garażach. Jakie widzi Pan takie 3 do 5 takich najważniejszych punktów podczas wykonywania i projektowania i wykonywania właściwej izolacji? Na co trzeba zwrócić uwagę? Może są jakieś normy, które w ogóle mówią, na co zwrócić uwagę i nie trzeba tutaj wyważać drzwi otwartych na oścież? No, przede wszystkim należy zacząć od warunków gruntowo-wodnych, chociaż tutaj jest taka troszeczkę, można by powiedzieć, paradoks, bo w pewnym sensie można ten aspekt pominąć. Już mówię, o co chodzi. Oczywiście kluczowe jest dobranie rozwiązania do obciążeń. Stąd jakby konieczność jest prawidłowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Natomiast można, mówiąc kolokwialnie, zrobić tak, że przyjąć od razu, że warunki są najgorsze z możliwych. I wtedy możemy ich nie badać i zrobić dobrze. I przyznam, że to jest moje ulubione podejście do tematu. Ja robię w remontach, więc ja już przyjmuję, że to, co wcześniej było źle, no bo nie działa. Jakby czasami nie jestem w stanie wniknąć w to, czy było źle na etapie projektu, bo go w ogóle nie ma do przeczytania i obejrzenia, zapoznania się. A wykonawstwo musiało być nie najgorsze, skoro jednak cieknie i widzimy efekt w postaci zalań, zawilgoceń, etc. Więc ja wolę nawet trochę w swoim remoncie przewymiarować może ten remont, ale później ludzie przychodzą do takiego garażu, rozglądają się i mówią, ale dlaczego tu nie cieknie? Przecież tutaj całe lata ciekło, a nie cieknie. Więc to, o czym Pan teraz mówi, to jest w zasadzie, jeśli chodzi o remontowanie, to jest moje ulubione podejście. Kolejna kwestia jest taka, że znowu trochę anegdotycznie opowiem. Jak się uczyłem jeździć samochodem, no już ponad 2 dekady temu na studiach będąc, mój ówczesny instruktor, jedna z takich jego powiedzonek, które mi utkwiło w głowie, to on zwykł mawiać: Bartek, sygnalizacja świetlna ma to do siebie, że światła lubią się zmieniać. Ja jakiś czas temu stwierdziłem, że podobnie jest z warunkami gruntowo-wodnymi. One potrafią się zmieniać, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w zabudowie miejskiej, prawda? Ja czasami mówię, że jeżeli budujesz sobie, masz dużą działkę gdzieś tam, powiedzmy, za miastem, budujesz sobie na niej domek jednorodzinny, to możesz być pewien, że te warunki, które są teraz, za 20 lat będą podobne. Natomiast wystarczy, że obok budynku, który stoi sobie w mieście, na przykład zbudowano, nie wiem, centrum handlowe czy biurowiec z 2 kondygnacjami podziemnymi. Nagle się okazało, że jakiś ciek wody został przecięty. Woda nie może płynąć tam, gdzie płynęła, no w związku z tym popłynie gdzie indziej i nagle się okaże, że sąsiad tego centrum handlowego czy biurowca przez 40 lat nie miał wody w piwnicy, a nagle ma. No i co się stało? No zmieniły się warunki gruntowo-wodne. Więc z tym też trzeba się liczyć. 2, to jest oczywiście dobór rozwiązania hydroizolacyjnego do życzonych warunków gruntowo-wodnych. I tu jest też to zagadnienie jest dosyć szerokie, bo rozwiązanie hydroizolacyjne to jest nie tylko materiał hydroizolacyjny, nie tylko połączenie tych poszczególnych warstw, ale niestety również układ konstrukcyjny budynku. Z punktu widzenia szczególnie właśnie hydroizolacji, jeżeli mamy wodę gruntową, tak, to już musimy pamiętać o tym, że to nie może być budynek postawiony na ławach, bo nawet jeżeli wykonamy bardzo szczelną izolację podposadzkową, no to jeżeli będzie ciśnienie wody bardzo wysokie, to po prostu podniesie nam posadzkę razem z tą hydroizolacją. Także tak jest. Nawet tak jest.
nie tylko materiały, ale nawet konstrukcja budynku musi być dostosowana do obciążenia wodą. Dalej idąc, no to jest oczywiście dobór materiałów do rozwiązania, też do konstrukcji budynku, tak, bo nie na każdej konstrukcji każdy materiał się sprawdzi. Prawidłowe zaprojektowanie tego, no i oczywiście prawidłowe wykonawstwo. I jeszcze chciałoby się dodać też użytkowanie, bo znane są przypadki tego, że prawidłowa hydroizolacja została uszkodzona albo przez następną ekipę budowlaną, albo tak, po prostu przez użytkownika budynku, który na przykład stwierdził, że no nie wiem, jakaś dodatkowa instalacja jest potrzebna, no dobrze, no to wiercimy przez tak tą jest. Ścianę, przeprowadzamy kabel, no, a potem niech sobie leci, tak? Strasznie dużo tych punktów. Ja napisałem parę lat temu artykuł o przeciekach przez dylatacje konstrukcyjne i wymieniłem tam kilka czy kilkanaście punktów, dla których to dylatacja może przeciekać. I pamiętam, że jak pisałem ten artykuł, to się podrapałem w głowę, no bo naprawdę tych punktów było dużo. Jakie mogą być przyczyny przecieku? I stwierdziłem, że jest niemal niemożliwe, żeby dylatacja była szczelna. To był straszny wniosek, straszny. Nie da się ukryć, że uszczelnienie budynku nie jest tematem łatwym i bardzo dużo pułapek czyha na projektanta, na wykonawcę, a czasem również na tego użytkownika, Bogu ducha winnego końcowego. Budynek posadowiony na ścianach i ławach, ściany murowane z bloczka betonowego, dysperbit i woda w 30 do 40 cm podciągnęła po tynku do wnętrza. Nawet w wewnętrznych ścianach się pojawiła tegoż domu. Dom zrobiony naprawdę w takim high-tech. Pytanie jest moje takie. Projekt był na specjalne zamówienie. High-tech, jak mówię, naprawdę bardzo ładnie wyglądający budynek. Ale jak przeczytałem tą część traktującą o hydroizolacji, to tak jakbym czytał każdy jeden projekt. Każdy jeden. Dlaczego te projekty powstają na zasadzie kopiuj i wklej, jeśli chodzi o tak ważne elementy konstrukcji jak hydroizolacja? Kopiuj i wklej z poprzedniego. Pewnie ze 40 lat ma już ten projekt w tej swojej treści, w tej części, której traktuje o hydroizolacji. Chyba kwestia polega na tym, że trzeba sobie zdawać sprawę, że ten element jest kluczowy. Bo jeżeli no będziemy mieli takie podejście właśnie, a posmaruj czarnym, będzie dobrze. Jeżeli projektant nie zdaje sobie z tego sprawy, no to niestety nie będzie miał motywacji, mówiąc wprost, żeby się nad nim pochylić i zrobić coś więcej niż skopiować opis z poprzedniego projektu. Naprawiam konstrukcje przeróżne. Od tuneli na metrze parę lat, żeśmy siedzieli w Warszawie, przejścia podziemne, domy jednorodzinne, no jakby tam, gdzie cieknie, tam jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Technologia iniekcji ciśnieniowej jest dosyć wszechstronną technologią i potrafi zarazić w wielu tych miejscach, szczególnie jak się używa różnych sprzętów i różnych żywic, materiałów naprawczych. Ale zawsze to mówię i to jest pewne zdziwienie, jak mówię, że ja osobiście w życiu nie poszedłbym w samodzielne budowanie domu. Ponieważ wiem, ile to decyzji trzeba podjąć w każdym aspekcie, nie tylko izolacyjnym, ale w ogóle absolutnie każdym aspekcie, żeby zaprojektować czy wpływać na projekt, a potem na budowę domu. I jednocześnie jestem na forach na Facebooku kilku takich grup, które właśnie traktują o samodzielnym budowaniu domów i jestem czasami po prostu przerażony jakby pytaniami i przypadkami, które tym ludziom tam wyskakują po drodze budowy albo zaraz po wprowadzeniu się nagle się okazuje, że coś się stało. No i oczywiście cała masa tych pytań i zdjęć i opisów dotyczy wody, zawilgoceń, przecieków, etc. To jest niesamowite, że ludzie, którzy nie są wykształceni w temacie budowania i samochodu by sobie sami nie zbudowali, bo to przecież jest trudne, budują dom, który jest dużo droższy od samochodu, bo wydaje mi się, że to jest łatwe. Z drugiej strony jest takie pożekadło, że pierwszy dom zbuduj dla wroga, drugi dla przyjaciela, dopiero trzeci dla siebie. Tak, ja się zgadzam pod tym względem z panem. Ja też chyba bym się nie odważył zupełnie sam zbudować domu, bo pracując w tym widzę, jak wiele to jest aspektów. Ciekawe jest, że ludzie nawet biorą się za w cudzysłowie za budowę domu, naprawdę wiedząc niewiele,
ale jest to temat trudny, na którym trzeba się zdać. No ja bym się chyba jednak, mimo że jestem inżynierem budownictwa, nie odważył. Chciałem zadać panu pytanie o izolację poziomu, bo od ładnych już paru lat obserwuję i chyba ta kariera kremu iniekcyjnego nawet się wzmaga. On jest szalenie popularny. Pytanie za 10 punktów, czy jakby wasze statystyki sprzedażowo, czy też jakby ilości rozmów, zapytań ofertowych o krem waszej produkcji iniekcyjnej do wykonywania izolacji poziomych, to czy to jest faktycznie temat biznesowy w Polsce, czy nie? To jest jakby jedna część pytania. A druga, jeżeli jednak tak, to skąd w ogóle taka kariera tego produktu na rynku? Nie da się ukryć, że to już jest faktem, że kremy iniekcyjne zdominowały szeroko rozumianą technologię iniekcji. Są oczywiście sytuacje, w których kremu się nie da albo nie powinno stosować, natomiast w zdecydowanej większości przypadków krem się sprawdza. Po pierwsze, są bardzo skuteczne. Okay. Po drugie, łatwe w zastosowaniu. Po trzecie, trudno coś popsuć. Oczywiście da się, jak wszędzie, ale jest dużo okay. trudniej niż przy takich klasycznych iniekcjach. Mówiło się, że im bardziej mokra ściana, tym większe ryzyko niepowodzenia iniekcji. Z kremami na przykład jest na odwrót. Wbrew pozorom przy kremie, to też warto wspomnieć, bo z tego z kolei nie wszyscy zdają sobie sprawę, kremy są mniej skuteczne, im bardziej sucha ściana, tym krem mniej skuteczny. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli będzie 100%, to on będzie najskuteczniejszy, bo tutaj jakby to, no jest gdzieś tam taki zakres, powiedzmy, pewnie gdzieś w okolicach 80% stopnia zawilgocenia takiego muru, gdzie on jest najskuteczniejszy. Tu mam pytanie o tych procentach. Właśnie mi się przypomniało, wielu producentów w swoich kartach technicznych mówi, że stosować do zawilgocenia muru chyba do 95%. O co w tym chodzi? Znaczy, jak będzie 96% tak. zawilgocenia muru, to on już nie zadziała? Dwa aspekty wchodzą w grę. Okay. Pierwsze to jest taki troszeczkę bufor bezpieczeństwa, tak, żeby to nie był mur całkowicie mokry. Natomiast trzeba mieć na względzie inną kwestię, że w ogóle iniekcje należy stosować tam, gdzie nie ma wody działającej pod ciśnieniem, czyli tylko przeciw podciąganiu kapilarnemu wilgoci. Kapilarnemu, tak. Natomiast żeby mur miał w okolicach 100%, to on już po prostu czasami musi stać w wodzie. Więc jest to taki, można powiedzieć, troszeczkę podwójny bufor bezpieczeństwa. To nie znaczy, że przy 96% zawilgocenia, stopnia zawilgocenia ten krem nie zadziała. A inna kwestia jest też taka, że skuteczność środków iniekcyjnych, jedną chyba z najpopularniejszych metod jest metoda WTA. Najwyższy stopień zawilgocenia, przy którym się bada tę skuteczność, to jest właśnie 95%. Za taką stopień zawilgocenia de facto jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność. Jak pan wie, bo się chwaliłem jakiś czas temu, opracowałem, bo nie mogłem wytrzymać, musiałem to zrobić, taki kalkulator iniekcji kremu iniekcyjnego. Kalkulator, który liczy, no właściwie i odpowiada na pytanie, no to ile tego kremu na tą ścianę? Ludzie do mnie dzwonią, czy mnóstwo takich pytań w internecie. Mam ścianę taką długą, taką i taką grubą, czy szeroką. To ile ja tego kremu potrzebuję? No i stwierdziłem, że po pierwsze, żeby sobie ułatwić wyliczanki do ofert, żeby ciągle nie robić nowego arkusza kalkulacyjnego albo ciągle coś tam w nim zmieniać, no to po prostu się szarpnąłem i zatrudniłem programistów, którzy napisali taki program i on jest dostępny zupełnie za darmo w internecie na stronie Imblog. Miał pan okazję go przeklikać? Ja myślę, że to jest narzędzie na pewno przydatne. Zużycie nie tylko kremów, tylko wszystkich innych płynów iniekcyjnych podane jest na metr kwadratowy rzutu muru. I zwykle tak. trzeba się w tym momencie zatrzymać, bo trzeba wytłumaczyć, co to jest ten rzut muru. O co tu w ogóle chodzi? Dlatego niektórzy producenci, w tym również EMRS, podają również zużycie w przeliczeniu na metr bieżący muru i każde 10 cm grubości. No to de facto sprowadza się do tego samego, no tylko wtedy mamy ten dzielnik 10, bo 10 cm razy metr bieżący to jest 1/10 metra kwadratowego rzutu muru. Natomiast żeby tak. nie musieć rzeczywiście każdemu, kto jest zainteresowany tematem, tłumaczyć, co to, powiem, że tak powiem kolokwialnie, u diabła
jest ten metr kwadratowy rzutu muru, to taki kalkulator rzeczywiście jest przydatnym narzędziem. Przyznam, że ja osobiście na co dzień korzystam z troszeczkę innego narzędzia, ale jako inżynier budownictwa od studiów jestem nauczony korzystać z katalogów nakładów rzeczonych i metody przyjętej w Polsce metody kosztorysowania, to ja po prostu korzystam z tablic w odpowiednich KNR-ach. Okay. Akurat jeżeli chodzi o kremy iniekcyjne, sam musiałem taką tablicę stworzyć w pewnym momencie, także w ten sam cel innymi ścieżkami osiągnęliśmy. Natomiast pobawiłem się nim troszeczkę i rzeczywiście jest to fajne narzędzie. No podajemy po prostu dane, które nam są znane, tak? Grubość muru, długość muru, czyli te metry bieżące. Jeżeli mamy przyjętą, znaną od rozstaw otworu, ilość rzędów, to też to wpisujemy. Kalkulator podaje nam wynik, tyle i tyle musimy zakupić tego kremu iniekcyjnego, a też widziałem, że podaje zużycie wierteł, tak? Jakie wiertła i jakiej długości i ile tych wierteł trzeba kupić. Ja parę lat temu wymyśliłem ten kalkulator, on oczywiście się gdzieś tam w głowie rodził w bólach całe lata, w końcu zrobiłem swój pierwszy prototyp w arkuszu kalkulacyjnym, potem go przez pewnie z rok jeszcze dorabiałem i kolejne te rzeczy, jak na przykład wiertła, dorzucałem i w końcu stwierdziłem, że to jest za dobre, żeby było tylko dla mnie. A dzisiaj korzystam z tej wersji oczywiście już na stronie jako po prostu standardowego narzędzia. Kiedy jest zapytanie ofertowe o wykonanie izolacji poziomej kremem iniekcyjnym, to ja po prostu wchodzę na tą stronę, wstukuję te dane, które mam w zapytaniu ofertowym i klikam oblicz i mam wynik. I jakby koniec, nie? Super, hiper narzędzie, które po prostu całe godziny pewnie mi skraca czasu na przygotowanie takiej oferty. Naprawdę rewelacyjna sprawa. No dobra, zbliżamy się do końca. Punkt 10. Jakie najczęstsze i największe błędy pan obserwuje na budowach? Jedno z takich pytań, których pewnie można by zawracać, wracać do domu, jechać następne 4 godziny i pewnie by pan nie skończył, ale musimy coś wybrać. W pewnym sensie musimy troszeczkę wrócić do tego, co mówiliśmy. Kwestia tych tak zwanych miejsc krytycznych. Bo często tak. Błędy bardzo często tam są właśnie popełniane. Już pomijając aspekty, powiedzmy, nie do doboru nie takiego materiału, może inaczej, nieprawidłowego doboru materiału, na przykład do obciążenia wodą, zastosowania nałożenia nieodpowiedniej grubości danego materiału. Ale czasami widać jest, ja de facto w zeszłym tygodniu byłem na takiej budowie i pan powiedział o takim, że projekcie, że widać, że dopracowany, no piękny nowy budynek i naprawdę widać, że poszły tam duże pieniądze. Niestety tak. Problem z zawilgoceniem. Widać było, że wykonawca się starał. Rzeczywiście były dobrane materiały, było ich nałożone odpowiednio grubo, ale no, na tej jednej budowie trafiło się co najmniej kilka takich, można powiedzieć, typowych błędów. Pierwszy z nich na przykład w tamtej sytuacji był taki, że akurat do hydroizolacji poziomej pod ścianą użyto jakieś membrany z tworzywa sztucznego, natomiast do hydroizolacji pionowej użyto masy bitumicznej. Postanowiono po prostu połączyć te dwa materiały, jakby nakładając jeden na drugi. No to się nie mogło powieść, bo niestety akurat do tego typu tworzywa sztucznego masy bitumiczne przyczepności nie posiadają. W ogóle się nie przyklejają. No. Druga kwestia była taka, że ktoś po prostu za wcześnie, mówiąc kolokwialnie, skończył tą hydroizolację, czyli zamiast wyprowadzić ją na pionową część ławy fundamentowej, zakończył jeszcze na odsadce i też tam po prostu woda miała doskonałą drogę do migracji, do wnikania pod hydroizolację. Pojawiły się, że tak powiem, ja to nazywam klasykami, no już po wykonaniu izolacji. Przyszedł pan instalator i przeprowadził kabel przez ścianę, czyli zrobił dziurę, przeprowadził przez kabel, i to już było po wykonaniu termoizolacji na tej hydroizolacji, więc przez wszystkie warstwy po prostu widać było, że przewiercił dziurę, przeciągnął kabel. Natomiast na sam koniec chyba sobie zostawię taki creme de la creme. Coś, z czym ja i nie tylko ja chyba często się borykam.
zastosowanie słynnej folii kubełkowej. Ach, notorycznie niestety na budowach. Widziałem to na jednym z pana posłów, takie cudowne zdjęcie. Tak, z kubełkami do izolacji, która jest z materiału elastycznego, no docisk gruntu powoduje, że mamy po prostu piękną perforację tej hydroizolacji, czyli dziura przy dziurze. I materiał, tak, który z założenia ma chronić, stosowany najczęściej w dobrej wierze, po prostu robi takie szkody, że no żal patrzeć. Ja mówię, no mówię, zastosowanie folii kubełkowej jako ochrona hydroizolacji. Czasami mam nawet takie pytania, czy sama folia kubełkowa może być ochroną izolacji? Ja mówię zawsze, o, właśnie, może, to chciałem wspomnieć. Ale pod dwoma burenkami. Może oczywiście, żeby chronić, no to musi być tymi kubełkami na zewnątrz, czyli nie może się wbijać w hydroizolację. A druga rzecz, każda ochrona hydroizolacji musi mieć warstwę poślizgową, czyli to musi być jedna warstwa folii kubełkowej jako ochrona, a druga warstwa takiej płaskiej, cienkiej, czasami się mówi folii budowlanej jako ta warstwa poślizgowa, ale to już jest też dosyć szeroki temat ochrony hydroizolacji. Znaczy ja, jeśli chodzi o folię kubełkową, to dużo pytań, szczególnie parę lat temu, teraz się chyba troszeczkę to zmienia i poprawia, to było to, że ludzie wierzyli, że sama folia kubełkowa jest po prostu izolacją pionową. Koniec, kropka, nic więcej nie trzeba. Taka ciekawostka. Jest norma na tworzywa sztuczne stosowane do hydroizolacji i przeciętna folia kubełkowa spełnia wymagania tej normy. Tylko wymagania dotyczące materiału, a wykonanie z tego materiału hydroizolacji, to są związane ze sobą, ale dwie różne rzeczy. Tak jest, tak jest, tak jest. Super. Panie Bartłomieju, ostatnie pytanie, bardzo proste. Gdzie pana znaleźć, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał pana na przykład zaprosić na swoją budowę, żeby pan tam coś zerknął, podpowiedział, albo chciałby skonsultować z panem system izolacji na swojej budowie, albo no cokolwiek. Ja pana znalazłem na LinkedIn, także to jedna część odpowiedzi jest jasna. A gdzie jeszcze, jak jeszcze? Taka metoda jest chyba najprostsza. Jak się wpisze w Google Bartłomiej Mączyński przez ON, to jeżeli się wpisze i imię, i nazwisko, to podejrzewam, że na pierwszej stronie wyników będę tylko ja. Natomiast rzeczywiście najłatwiej znaleźć mnie przez LinkedIna. Tak. Oczywiście można mnie znaleźć również przez firmę, w której pracuję, czyli przez firmę Remers. Tam również są dane kontaktowe do mnie. Czy ma pan jakąś myśl zamykającą, czy to, co powiedziane, to wystarczy i mówi samo przez siebie? Zamknę tę rozmowę takim trochę moim małym marzeniem, że ja bym chciał, żeby jednak w naszym kraju za kilka lat nawet przeciętny Kowalski wiedział, że dobry, zdrowy budynek to jest suchy budynek, czyli prawidłowo zabezpieczony przed wodą. Podpisuję się pod tym. Chciałbym, żeby tak było również. Także mogę powiedzieć, że mamy wspólne małe marzenie. Może dołożymy cegiełkę, żeby ono się spełniło każdy po trochę. Kurczę, no jak to mówił, robim co możem. Robim co możem. Mam nadzieję, że ta rozmowa paru osobom w jakimś sensie również pomoże i artykuł, który z tej rozmowy powstanie. Także dla każdego coś dobrego. Jedni lubią czytać, inni wolą słuchać. Kto co będzie chciał. Serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ile kilometrów zostało do celu? No konkretnie jeden. A, czyli w ogóle odprowadziliśmy pana w zasadzie pod bramę. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. A ja dziękuję za zaproszenie i również za bardzo ciekawą rozmowę. Dzięki za uwagę. Naszym gościem był pan Bartłomiej Mączyński z firmy Remers, a gospodarzem, mam nadzieję, że w miarę wyszło, Mateusz Fur z firmy Imlock. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego.